Ano dzień dobry, dzisiaj to se zobaczymy jaka pogoda przyniesie jutro. Pojutrze w tam w dniu jakimś nie pamiętam. To se zobaczmy jak tam w nocy. No jak widać będzie pochmurno, więc nie zobaczycie se gwiazd dzisiaj. W Rzeszowie i w Suwałkach będzie burza, więc wpuszczajcie do domu swoje zwierzęta, bo wiatr przekroczy 69 km na godzinę. No to teraz zobaczmy jak tam jutro. Rano nie będziemy sprawdzali i może się trochę odsunę, żeby nie zasłaniać. Ulala, w Warszawie będzie 69 stopni z różową chmurką, jak miło. W Szczecinie promienie słońca będą sięgały aż do Francji. W Rzeszowie i w Krakowie najzimniej, bo minus 999 stopni i minus 295 stopni. W Poznaniu pogoda mówi sama za siebie, 124 stopnie. O Matko Bosko, co tu się stanęło? Śnieg, który zostanie w Krakowie, będzie taki duży, że szybko się roztopi i zostanie z tego jeziorko. W Rzeszowie minus 8748 stopni. W Poznaniu ależ gorąco będzie, 666 stopni. Idealna temperatura do pieczenia panek. W Warszawie będzie 100 stopni, niestety bez różowej chmury. W Gdańsku 69 stopni. Temperatura taka, że wam się roztopi butelka z wodą. W Suwałkach 86 stopni, więcej niż w Gdańsku, we Wrocławiu 16 stopni, a w Szczecinie 1 stopień. A co to Kraków zmartwychwstał? 16 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, 17 w Suwałkach i w Krakowie, 18 w Gdańsku, 19 w Poznaniu i 20 w Szczecinie i we Wrocławiu. Szkoda, że nie będzie już tej różowej chmurki, to teraz się odsłonię na dobranoc. No i to tyle na prognozę pogody. Życzę udanego wieczoru.